Nie, bo ja nie to umrzeć! Umrzeć pięknie! Gdzież była moja głowa? Ja go weształ, mieszał z błotem. On traktament miał dać potem. I ten zapał jego wielki, z jakim brał się do butelki, z jakim nalał lampkę całą i że mi jeszcze było mało. Tak. Puknąłem. Mam truciznę. Już się z tego nie wyślizgnę. Więc testament swój ułożę. Potem kupię wieczne łoże. Potem pogrzeb swój zapłacę. Potem rekwiskat in pace. Hola, hola! Nie tak drogie. Wszystko to są zły pora. Lepszą zemstę przysposobię. Ale trzeba zażyć z mani. Byle syna dostał szatę. Mam na niego dobrą kratkę. A co tu lepszy nie straszy? Potem o tym. Puszczaj, wasze! Ja ty samy z tego słyszę. Niechże o tym już nie słyszę, bo do ciotku wysłać każę. Tak? Zaraz sobie tam tłumaczę. Siadaj, właśnie, tłumaczaj biuro. Będziesz pisał po mnie słowie. Właśnie polskiej trzeba ręki. Życie w zakład, gaszka złowie. Dobrze będzie. O, dzięki. Teraz trzeba pisać właśnie, jakby Klara do Wacława. O! O! No cóż, o! Właśnie panie, wszak to wyspy. To się właśnie co to pyta. Macie biuro, pisze kwita. Tylko że to, mocią panie, aby udać trzeba sztuki. Owe brednie banialuki. To miłosne świegotanie. Jak tu zacząć, mocium panie? Z tym afektem mówione. O, jakożo. A tu trzeba pół, ćwierć słowa. I tak, nie siak, niby owa i chciałabym, i boję się. No, no wiesz, no na tym sztuka. Lecz nie waśnie w tym nauka, pisz waśnie. Bardzo proszę. Co to jest? By. To? By duże. A kapitę jaśnie, panie. Cóż, uczarna. Tak jest. Duże. B. By duże. Kto pomyśli, może zgadnę. No, no, pisz właśnie. A dokładnie. Bardzo proszę. Mocią, panie. Mocią. Me wezwanie. Mocio panie. Wziąć w sposobie. Jako ufność ku osobie. Mocio panie. Waszmość pana. Mocio panie. Mocio panie. Która lubo mało znana. Która lubo mało znana. Cóż to jest? Literę, jak mi jeszcze kropla skapie, to cię trzepnę tak połapie, aż proformę wchodzą. Czytaj jeszcze. No jak tam było? Bardzo proszę, mocią panie, me wyzwanie, mocią panie. Niech cię czarcik chwyczą z taką pustą mózgownicą. Mocią panie cymbał. Milcz waści przed sztodenowo! Z tych kawałków trudno będzie. Pisz denowo, pisz powiadam. Mózgu wełbie za 3 grosze. Siadaj, mówię, siadaj. Siadaj. I powtarzam. Bardzo proszę, moć. Moć. Co? Cóż moć znaczy? Z tym hebesem nie pomoże. Trzeba zrobić ten. Może lepiej. Jeśli wyszły do mnie wolę, zutną groźbę. Tak, tak wolę. Słuchaj, idź mi. Ależ, ale Rejentowicz od nikogo nie jest u mnie znany wcale. Wszyscy go tu poznać mogą. Przed pełną rano. Co? Uśmiło.
na me szkody. W me komnaty cwik się wkrada, a ten mysz nic ci nie powiada. Abym nie chciał, to złoto. O dla Boga, ty nie cnoto. To już na pół w grobie stoi, którego gniewu się nie boi. Cóż ten duży kwitniku? Cóż go cenisz? Chyba tylko do kieszeni. Cicho, cicho, bez hałasu. Teraz nie ma na to czasu. Ale jakę szlachcic sprawę, dasz mi pociąg w swojej sprawie. Wasze, idź mi wypraw różnie. Niech Dominiczka wkraść się stara. Niech młodemu Wacławowi, paniczowi, no powie, że go prosi pan na klatę, by nie mówiąc nic nikomu. Chciał na chwilę przyjść pod skarę. Aby nie robił dywowale, bo czyśnika nie ma w domu. Rozumiesz? Dokument! Sam tymczasem zniesie skrzętnie. Kilku ludzi uwyłomi posta w krzakach. Jedną nogą Daszek będzie za granicą, łapę stopę z niego chwycą, a później związać mogą. Ależ wy, jaśnie pani, tak postąpić jak szczurą. Wasze byłeś, jesteś rurą. Jak rozkaże, tak się stanie. Krzysiku, cóż, jak świadek. Idź do chata. Idź do chata. Wdzięczność ludzi. Wielkość świata, każdy siebie ma na względzie, a drugiego za narzędzie. Póki dobre, cacko, złoto, jak zepsute, duszę jak błoto.